Witam Państwa na pierwszej konferencji prasowej w nowej siedzibie Nowoczesnej w Rzeszowie, w pierwszej siedzibie na Podkarpaciu. Jesteśmy dzisiaj w regionie, w którym Nowoczesna tak naprawdę się zaczęła, bo tutaj, przypominam Państwu, było pierwsze biuro Nowoczesnej, siedziba fundacji, siedziba stowarzyszenia, więc wracamy dzisiaj do korzeni. Cieszę się, że też jest to pierwsze biuro w tych miejscach, w których nie udało nam się uzyskać mandatu poselskiego, ale tak jak Państwo widzicie, Nowoczesni wszyscy jesteśmy solidarni i zależy nam na tym, żeby Podkarpacie i cała Polska Wschodnia również w stolicy dobrej zmiany miała swoją szansę. Witam serdecznie przede wszystkim naszych posłów, panią Martę Golbik. Dzień dobry. Pana Grzegorza Furgo. Dzień dobry. I pana Radosława Lubczyka. Dzień dobry. Będziemy razem współpracować w celu polepszenia sytuacji na Podkarpaciu i żeby dalej się nasz region mógł skutecznie rozwijać, ze szczególnym uwzględnieniem Rzeszowa. Dlaczego akurat Rzeszów jako miasto, w którym powstało to biuro? No, Rzeszów jest stolicą Podkarpacia, niekwestionowanym liderem, jeśli chodzi o nasze miasta podkarpackie. Ma praktycznie status metropolitarnego miasta, w związku z tym absolutnie to jest najważniejsze miasto w regionie. No i oczywistą sprawą było, że wszelkiego rodzaju ruchy w kierunku utworzenia dla nas jakiegoś przyczółka, jakiejś bazy, no to musimy zacząć od Rzeszowa. Ja mam nadzieję oczywiście, że to nie będzie ostatnie nasze biuro w regionie. Ja bardzo o to zabiegam, żeby też w okręgu wyborczym krośnieńsko-przemyskim powstało jakieś biuro, jakaś delegatura. Oczywiście wiecie Państwo, że to wszystko się wiąże z finansowaniem. No, jesteśmy partią młodą, więc z tym finansowaniem rzeczywiście jest najgorzej. Tutaj bardzo chciałem też podziękować trójce naszych posłów, którzy zdecydowali się na podzielenie się tymi swoimi środkami finansowymi i z dalekich zakątków Polski na przyjechanie tutaj i otworzenie tego naszego biura. Chwała im za to, że czują tą myśl przewodnią, że jesteśmy jednym krajem, jedną Polską, że nie jesteśmy Polską A, Polską B, tylko to trzeba wspierać i ujednolicać. W związku z tym to jest pierwszy krok, ale na pewno nie ostatni, a zwłaszcza w aspekcie dynamicznie rozwijanych struktur. Myślę, że w niedługim czasie będzie naprawdę silna potrzeba, żebyśmy mieli jakieś przedstawicielstwo również w tym naszym 22. okręgu wyborczym. Partia Nowoczesna, tak jak zostało wspomniane na konferencji, cały czas podnosi swoje poparcie. Komu zawdzięczamy ten sukces? Ja nie używam słowa sukces, bo byśmy wtedy mogli na laurach spocząć, natomiast dziękuję, że pani tak to odbiera z zewnątrz. To jest dla nas jakaś nobilitacja. Skąd? Moim zdaniem absolutnie ludzie, zespół, zaangażowanie tych ludzi to jest klucz do sukcesu. Tak jak tu wspomniałem troszeczkę wcześniej na konferencji, mamy absolutnie świetny zespół osób o różnym statusie społecznym, o różnym przekroju wiekowym. Staramy się tak też dobierać te osoby, żeby były specjalistami z różnych dziedzin życia, od szkolnictwa, poprzez biznes, poprzez kulturę i oświatę. Więc myślę, że tutaj klucz do sukcesu w naszym przypadku leży, że po prostu zaangażowanie, ciężka praca zespołu ludzi. Jeszcze raz podkreślę słowo zespół, bo to nie jest zasługa pojedynczych osób, tylko to jest naprawdę praca zespołowa. Zresztą partia no, opiera się na współdziałaniu. Dlatego chciałem tu jeszcze raz podziękować koleżankom i kolegom, którzy no, w pocie czoła i z poświęceniem swojego prywatnego i zawodowego czasu tworzą z nami te struktury i ten efekt moim zdaniem jest naprawdę bardzo widoczny. A co pan myśli na temat ostatnich takich doniesień z partii Kukiz, gdzie chcą oni budować mur? Rzeczywiście pojawiły się jakieś takie może no niefortunne moim zdaniem doniesienia, dlatego że każda rozsądna osoba doskonale zdaje sobie z tego sprawę,
że miasta typu Przemyśl, Jarosław, okolica tutaj przygraniczna po prostu żyje w dużym stopniu dzięki kontaktom między Ukrainą a Polską. No, budowaliśmy jakoś te nasze stosunki mozolnie od wielu, wielu lat, bo wiadomo, że historię mamy trudną i po obu stronach granicy pewne animozje były, są i będą. Natomiast ja uważam, jako przedsiębiorca, który też współpracuje z Ukraińcami, ma tam wielu przyjaciół, że my absolutnie nie możemy robić teraz podziału, budując jakiś hipotetyczny mur, który przed niczym nas absolutnie nie zabezpieczy. Bo to nie tędy droga. Mury nas należy moim zdaniem burzyć, a nie budować. W związku z tym uważam, że no, brak argumentacji merytorycznej po stronie szanownych panów i panie posłów z ugrupowania Kukiz 15 spowodował jakiś taki desperacki ruch. I absolutnie pod publikę wrzucone propozycje, które nie mają w ogóle żadnego uzasadnienia. A tak na koniec, takie najważniejsze cele Partii Nowoczesna? Do końca marca mamy i będziemy w każdym powiecie mieć koło powiatowe, a więc rozwój struktur to jest absolutnie nadrzędny cel na najbliższe miesiące i pewnie lata, bo w momencie jak będziemy mieć koła powiatowe w każdym powiecie, no to musimy schodzić niżej na gminy. To jest pierwszy podstawowy cel. Rozpoczęliśmy już też pracę nad programami. Programy tworzymy regionalnie, w związku z tym koło powiatowe w Jarosławiu, któremu przewodniczy kolega Darek Błachuta, już pracuje nad programem dla regionu jarosławskiego, dla powiatu jarosławskiego w każdym segmencie życia i za niedługo myślę, że koleżanki i koledzy z koła zaprezentują nasze propozycje, poddadzą je pod konsultacje społeczne, ale nie chciałbym tu wchodzić w kompetencje przewodniczącego koła, który na pewno niebawem o tym poinformuje. Pamiętajcie o Jarosławiu, bo to jest bardzo zacne, stare miasto, też mamy podziemia i też tam zapraszamy i dlatego parę słów dla Jarosławian, myślę, że to na pewno nie zaszkodzi. No kochani Jarosławianie, obiecujemy, że będziemy się interesować miastem, macie fajnych ludzi. Ta trójka posłów dużo może, Nowoczesna jest ambitnym ugrupowaniem. I wydaje mi się, że dużo dobrego zrobimy dla regionu. Jesteśmy do Państwa dyspozycji w miarę naszych możliwości, ale na miejscu w Jarosławiu są osoby, które będą się zajmowały wszystkimi problemami Jarosławian, także proszę się do nich zgłaszać. Ja mam nadzieję, że w cudzysłowie Wasze problemy staną się naszymi problemami i będziemy rzeczywiście mogli Wam pomagać w rozwiązaniu tych spraw, których Wy nie jesteście w stanie sami rozwiązać, bo nie macie takiej mocy prawnej. Nam w Warszawie jest dużo łatwiej działać i obiecujemy rzeczywiście ciężką pracę dla Was w regionie. I postaramy się do Państwa dotrzeć w najbliższym czasie. Ja tu w tym momencie chciałem bardzo serdecznie naszej trójce Państwu bardzo sympatycznych i miłych posłów podziękować za to, że interesują się sprawami nie tylko swoich regionów wyborczych, ale też i takiego miasta jak Jarosław, powiatu jarosławskiego. No jak Państwo słyszeliście, mamy zapewnienie, że będą Panie i Panowie posłowie z nami, będą nam pomagać, w związku z tym zachęcam do kontaktu z nami. Mamy koło powiatowe w Jarosławiu, jak już Państwo wiecie. Można nas znaleźć na Facebooku. W związku z tym prosimy o wszelkie informacje odnośnie problemów, z jakimi Państwo się borykacie, w których rozwiązaniu nasi zacni Państwo posłowie mogliby pomóc. Bardzo tak, żeby już nie było bardzo sztywne na koniec, proszę Państwa. Macie świetnych trzech notariuszy, którzy mogą bardzo dobrze zanieść niektóre wiadomości, wiedzą gdzie je złożyć. Ale bardzo Wy musicie być, kochani, czujni i nas tym zasypywać po prostu, a my bardzo tego chcemy. Te problemy muszą do nas trafiać, a wtedy będzie okej.
Tak jak napomknąłem, pierwszym problemem, którym zainteresowałem z dużą ciekawością, to zostało przyjęte państwa posłów, jest problematyka tax-free. Na pewno ten problem będziemy dalej ciągnąć i na pewno on nabierze jakiejś mocy prawnej. Mam tu zapewnienie od państwa posłów, że bardzo poważnie podejdą do naszego tematu, do rozwiązania, do wyjaśnienia tego problemu, za co bardzo serdecznie dziękuję.